upływie kolejnych 100 lat plan Melkora wreszcie wyszedł na jaw. Dosłownie, bo z bram Angbandu wylazł Glaurung, czyli pierwszy z ulorokich, ognistych smoków północy. No i był jeszcze młody, ale jego widok przeraził wszystkich. Elfowie uciekli aż do Dortolianu i w góry Ered Witrin, no a smok grasował sobie na polach Ardgalen. No i wreszcie Fingon na czele uczników konnych ruszył mu na spotkanie, a w związku z tym, że Glaurung był młody i nie był jeszcze do końca opancerzony, no to został przez uczników otoczony i nie mógł sobie poradzić z rojem tych lecących na niego strzał, więc uciekł z powrotem do Angbandu. Morgoth oczywiście był niezadowolony, no bo za wcześnie pochwalił się swoją nową bronią, więc nastał tak zwany Długi Pokój, który miał trwać blisko 200 lat. W tym czasie zdarzały się oczywiście drobne utarczki gdzieś tam na granicach, ale generalnie krainy Beleriandu cieszyły się spokojem, bogaciły się i rozwijały. Gdy od pojawienia się Glaurunga minęło około 50 lat, w Beleriandzie pojawiła się kolejna niespodzianka. Finrod Felagund wybrał się pewnego dnia na polowanie z synami Feanora, Maglorem i Maedrosem. No i w końcu znużony łowami ruszył samotnie w kierunku gór Ered Lindon. No i nagle w oddali gdzieś ujrzał poniżej ogień, a do jego uszu dobiegł śpiew. Trochę się zdziwił, bo elfy zielone nie miały w zwyczaju ani rozpalania ognisk, ani śpiewania po nocach. No więc podszedł powoli, troszkę przestraszony, czy to nie są orkowie, ale nie śpiewano w języku orków, nie śpiewano też w języku krasnoludów. No i był to język, którego Felagund jak do tej pory nie słyszał. Więc spojrzał z góry, no i ujrzał jak dla siebie dziwne istoty. Byli to oczywiście ludzie, ci akurat to byli ludzie z rodu Beora Starego. A przynajmniej tak ich później nazywano, bo wcześniej Beor nosił imię Balan. Byli to pierwsi ludzie, którzy pojawili się w Beleriandzie, chociaż nie byli to ostatni. Przybyli ze wschodu i po długiej wędrówce Beor w końcu przeprowadził ich przez góry błękitne. Śpiewali, bo przepełniała ich radość, bo byli pewni, że uciekali przed wszystkimi niebezpieczeństwami w końcu uciekli do bezpiecznej krainy i już nie muszą się niczego bać. Felagund długo im się przyglądał, no i chociaż nie wyszedł z ukrycia, to jakimś tam, jak mu się tak patrzył i polubił ludzi. No więc kiedy ludzie zasnęli, wyszedł między nich, usiadł sobie przy dogasającym ognisku, podniósł z ziemi prymitywną, oczywiście jak na elfickie standardy, harfę, która swoją drogą należała akurat do Beora, no i zaczął grać. Wydobywał z harfy dźwięki, których ludzie jak do tej pory jeszcze w życiu nie słyszeli, no bo ludzie spotykali się i uczyli jedynie od elfów ciemnych, nie znających światła ani piękna Valinoru. Więc kiedy się zbudzili i ujrzeli Finroda, no to myśleli, że albo nadal tkwią we śnie, albo jest on jakimś przedstawicielem Valarów. No bo Felagund śpiewał o początkach Ardy, o szczęściu Amanu, no oni w jakiś tam sposób na miarę swojego umysłu rozumieli to, co śpiewał. No i dopiero kiedy już spostrzegli, że wszyscy się obudzili, no to zrozumieli, że nie jest to sen, no i wówczas nazwali elfa Nom, czyli mądrość, no a jego lud nazwali Nominami, czyli mądrymi. Felagund jakiś czas został wśród ludzi, no i wkrótce okazało się, że jak to przystało na Eldara, ma niezwykłą zdolność do języków i potrafi czytać myśli ludzi, które starają mu się przekazać w swoim języku. A że ludzie za górami spotykali już elfy, no to wiele słów było podobnych do tejże mowy. No więc wkrótce ludzie pokochali Finroda z wzajemnością i w ten sposób ród Finarwina zyskał wiernego sojusznika. Elf prowadził długie dysputy, zwłaszcza z Beorem, bo chciał się dowiedzieć czegoś o początkach rodzaju ludzkiego, no ale przywódca opowiadał raczej skąpo. Ale Finrod z opowiadań wysnuł takie przypuszczenie, że kiedy wraz z pierwszymi promieniami słońca ludzie obudzili się w Hildorien, no to do Śródziemia od razu pośpieszył Morgoth tam do nich, by zapewnić im miłe powitanie, no i być może skłonić do współpracy przeciwko Eldarom. Wszystko jednak wskazywało na to, że no, wrócił do Angbandu raczej niezadowolony, znowu z garstką sług i to w dodatku średnio przydatnych. Ale dowiedział się też, że ludzi jest znacznie więcej i że większość z nich zmierza również na zachód. Byli to głównie Haladinowie, zwani później również ludem Halety, no i plemię pod wodzą człowieka, którego na razie będziemy zwać Marakiem. Kiedy
Elfowie z Osiriandu dowiedzieli się o obecności ludzi, wysłali do Finroda posła, żeby no albo ich wyprawił w drogę powrotną, albo ich przepchnął gdzieś dalej, bo jeżeli ludzie nadal będą polować w lasach i zakłócać spokój, no to elfowie po prostu zaczną ich gnębić wszelkimi znanymi sobie sposobami, aż się ludzie z tego lasu wyniosą. Felagund więc poradził Beorowi, by przeniósł się za rzekę Gelion, no i osiadł w krajach podległych Amrodowi i Amrasowi w pobliżu granicy z Doriadem. I tak ludzie się tam przenieśli i ten kraj nazwali Estoladem, czyli obozowiskiem. Kiedy upłynął rok, Finrod zdecydował się na powrót do swojego królestwa, no a wówczas Beor poprosił, żeby go zabrał ze sobą. No i tak się stało, został w Nargothrondzie, w sumie Beor aż po kres swoich dni. Odchodząc, przekazał władzę oczywiście swojemu synowi. No więc z roku na rok do Beleriandu ściągały kolejne zastępy ludzi, no i w końcu dotarli też Haladinowie, którzy w zasadzie niezbyt tam przejmowali się postawą elfów zielonych w Osiriandzie i pomaszerowali sobie dalej na północ i zatrzymali się w kraju Karantira. Tam sobie żyli w spokoju, no bo podwładni syna Feanora raczej tam nie przejmowali się nimi jakoś specjalnie. Następnie przybył Marak razem ze swoim zastępem ludzi. No a że to było najbardziej wojownicze plemię ze wszystkich, no to na ich widok elfowie z Osiriandu troszkę się przestraszyli, no i tam ich nawet nie zaczepiali. Lud Maraka osiedlił się na północny wschód od ludu Beora i tak żyli sobie jedni obok drugich w spokoju i przyjaźni. Felagund, podobnie jak wielu innych elfów, często odwiedzał ludzi, żeby po prostu ich poznać. No i w zasadzie w końcu Fingolfin jako król Noldorów wysłał posłów z pozdrowieniami, no i nie potrwało długo, kiedy liczni młodzieńcy z plemienia ludzi, zrządni zresztą przygód, opuszczali Estolad, żeby przejść na służbę książąt i wodzów Eldarów. A tymczasem mieszkańcy Gondolinu cieszyli się niezmąconym spokojem. Minęło lekko 200 lat od ukończenia Gondolinu i 10 odkąd Finrod natknął się w Osiriandzie na ludzi, kiedy Aredela, siostra Turgona, no, była coraz bardziej znużona ukrywaniem się i brakiem przestrzeni w Gondolinie. Zwróciła się więc do brata z prośbą, żeby pozwolił jej wyjechać. Turgon, który był temu bardzo niechętny, odmawiał jej kilka razy, no ale w końcu ustąpił. Przydzielił jej eskortę, która składała się z trzech najlepszych elfów. No więc Aredela opuściła Gondolin, no i postanowiła odwiedzić synów Feanora, Celegorma i Curufina. Skierowali się więc na południe, żeby skrócić sobie drogę, chcieli przejechać przez Doriad, no ale strażnicy ich nie przepuścili, no bo wiadomo, jakie było postanowienie króla Thingola. Noldorom mówimy nie. No więc nie pozostało nic innego, jak udać się naokoło przez Ered Gorgoroth, no ale tam, jak pamiętacie, zaszyła się Ungolianta i jej potomstwo, no, a także różne inne nieprzyjazne wszystkim istoty. No więc kiedy się tak przekradali, no to oczywiście nie umknęli uwadze tych wszystkich złych istot, no i zostali rozdzieleni. Elfowie jakoś uszli z życiem i wrócili do Gondolinu, ta eskorta, no ale przynieśli Turgonowi raczej nieprzyjemne wieści, no i był przekonany, że siostra zmarła. Tymczasem Aredela, nie mogąc odnaleźć towarzyszy, pojechała sobie dalej sama. Tam starała się mniej więcej trzymać szlaku, no i w końcu przedostała się do Himladu, gdzie Celegorm i Curufin mieszkali podczas trwania oblężenia Angbandu. No ale nie została ich w domu, no ale jej ludzie przyjęli ją gościnnie, więc zamieszkała tam na jakiś czas, tam się czuła szczęśliwa, swobodna, no ale minął rok, a Celegorma w sumie ani widu, ani słychu, wciąż nie wracał, no więc znów zaczął ją nękać niepokój. Tam urządzała sobie coraz dłuższe spacery i coraz dalej zapuszczała się sama, aż pewnego dnia po prostu nawet nie zauważyła, jak zabłądziła w puszczy Nan Emlot. No i tak się też zdarzyło, że w tej właśnie puszczy mieszkał Eol, czyli elf poddany Thingola, no ale że źle się czuł w Doriad i zwłaszcza wtedy, kiedy Meliana już ogrodziła królestwo, no to zaszył się właśnie w półmrokach tejże puszczy. Bo lubił noc i lubił półmrok, unikał za to Noldorów, zdecydowanie bardziej lubił krasnoludy i to właśnie od nich dowiadywał się o wszystkim, co się dzieje po tamtej stronie góry, a oni z kolei dowiadywali się o tym, co się dzieje w Beleriandzie od niego. No i tak się zaprzyjaźnili i w końcu ta przyjaźń dosięgła takiego stopnia, że odwiedzał nawet Belegost i Nagrod, a tam nauczył się od krasnoludów kowalskiego rzemiosła, no i z czasem
sam nawet opracował taki metal, który był czarny, mocny, cienki i lśniący. Zrobił sobie z niego zbroję, zawsze ją zresztą potem zakładał, jak gdzieś wychodził, i dwa miecze, ale o tym porozmawiamy przy innej okazji. No i to właśnie Eol dostrzegł w puszczy zagubioną Arendelę, ale kiedy ją dostrzegł, no to stwierdził, że dobrze by było ją mieć na stałe w domu. No i zrobił wszystko, żeby nie znalazła drogi powrotnej do swojego domu. W końcu księżniczka dotarła zmęczona pod drzwi jego domu, no i Eol się tam jej ukazał w całej krasie, nie przyjął w gościnę, no i tak już została u niego na długie lata jako jego żona. Po 10 latach powiła mu syna, którego w zakazanym języku Noldorów nazwała Lomion, czyli dziecko półmroku, no a Eol z jakiegoś powodu czekał z nadaniem synowi imienia, aż skończy 12 lat, no i wtedy dopiero nadał mu imię Maeglin, czyli Bystrooki. W tym samym roku, w którym Arendela urodziła syna, władcy Noldorów, pokładając zresztą ogromne nadzieje w sile ludzi, ogłosili, że każdy z Edainów, jeżeli tylko chce, może osiedlić się w ich królestwach. No i w ten sposób rozpoczęła się wielka migracja ludzi.